Siemka, pan tata z tej strony. Chciałbym wam pokazać, jaką sobie szklarnię zrobiłem. Z odzysku. Plastikową. Może dalej stanie. Patrzcie, jak to wygląda właśnie. Taka szklarnia. Ona ma 5 metrów na jakieś 2,5 metra szerokości. I to, z czego jest zrobiona, to są okna ze szkoły. Wymieniali po prostu te wszystkie drzwi, okna stare. Pogadałem z ludźmi. Oni to tną, po prostu po połowie wyrzucają to potem to wszystko, tak? Trzaskają te szyby, ale powiedziałem, że mają to wyciągać w całości. No wiadomo, trochę parę groszy tam dałem im, niedużo. I nawet transport nimi załatwiłem. Także policzyłem, ile tych elementów trzeba będzie po prostu na konstrukcję takiej szklarni. No i sobie zacząłem tu budować. No troszkę pracy było, ale to jest odzysku. Przyda się, to jest na lata naprawdę, ten plastik i szkło jest wytrzymałe, to nie rdzewieje. Konstrukcję trzeba było po prostu podbetonować, troszkę zakotwić ją, poustawiać na waserwadze. Jest na takich elementach betonowych, nie na całych, nie na całej długości, tylko na przykład trzy takie spodniki są z jednej strony, trzy z drugiej, dwa po boku na przykład. Tak jedną sobie pochwytałem takimi blachami. Te elementy, tu drzwi, na to wsadziłem drzwi sobie. Zaraz wam pokażę. Drzwi się zamykają na zimę. O, można zamknąć. Są zamknięte. Cieplutko w środku, wam powiem. Sauna, trzeba otwierać. No i sobie zrobiłem tutaj parę rzeczy w szklarni, to wam potem pokażę. Tu są okna, można je otwierać od środka. Można nawet okno dachowe mieć, jakbyście chcieli na przykład. Po boku te okna można otwierać, żeby to wietrzyć, wiadomo, na dole. Także jest super sprawa. Powiem wam, jest dosyć miejsca, dużo można posadzić. Trochę brudne z tej strony, bo tu jest od ogrodzenia. No tak to wygląda. Już tu otwierałem parę okien. Tak jest, tak samo z tych szyb zrobione, z tych okien. Jak to mówią, że trzeba mieć skosy na szklarni. No niby tak, dla bezpieczeństwa, to jakieś tam, żeby to wszystko spada. Ale mam w sporniku takie metalowe, specjalne, grube sporniki są zrobione. Jest taki taki strasznie odporny. To trzeba, muszę to wymyć, ten dach od góry. Wezmę kerszera i wymyję. No i tyle. No. Na pewno będzie się sprawować. Już mam to chyba 4 lata. Czy 3 lata. I z odzysku najważniejsze, nie trzeba to wyrzucać. To jest plastik. I mogę tu mieć to. Ho, 100 lat. Przeżyję mnie w każdym razie. A tu teraz właśnie. Widzicie? Tu jest takie niezagospodarowane miejsce. Widzicie, jak to wygląda? O, brud. Muszę to wszystko przekopać łopatą. Łopatę już mam naszykowaną. Ponawozić. I będę ziemniaczki sobie tu sadził. Tu za szklarnią. Gdzie jedna, dwie rajki na pewno się zmieszczą. Pyry sobie będą rosły. To muszę porobić. Akurat teraz jest czas. Po nawozie przekopię, przeryję. Będzie ok. Także polecam takie. Można gdzieś zobaczyć sobie na przykład, gdzie likwidują jakieś stare okna. No to wtedy będziecie mogli sobie zrobić taką szklarnię. Troszkę roboty jest, nie powiem. No trzeba to zakotwić. Przytrzymać we dwóch najlepiej się pracuje. No bo to samemu ciężko cokolwiek zrobić, to są ciężkie elementy. No ale zawsze macie jakichś znajomych, przyjaciół, kolegów, kuzynów, braci,
siostra może być nawet, nie ma problemu. Fajna taka szklarenka, dosyć spora, dużo zmieści, naprawdę teraz jest okres wiosenny, będę te sadził właśnie te wszystkie roślinki, już powoli sadzę, już niektóre mi rosną, ja mam następny filmik, to wam pokażę, co tam posadziłem, co będę sadził jeszcze, no i tak, jak czym nawożę, także dobra, do następnego razu, trzymcie się, w każdym razie miejcie na uwadze takie, jak będą wymienić gdzieś w szkole czy coś, jak macie gdzieś miejsce, żeby postawić coś takiego, no to było super, po co przepłacać tam 500-600 zł za jakieś tunele albo 1000 zł, zależy, to jest na rok, na dwa i naprawdę to się wszystko rozlatuje, a to jest, to człowieka przeżyje, to jest takie solidne, no wiadomo, plastik i szkło, tego mu nic nie będzie, no nie, i nie trzeba tego wyrzucać, a i do takiego spożytkowania to jest naprawdę super sprawa. Trzymajcie się, powodzonka.